Yo, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Minecraft Gplay i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować modyfikację Mob Amputation. Moim zdaniem modyfikacja jest dosyć ciekawa, jeśli film wam się spodoba, zapraszam do klikania kciuków w górę i komentowania tego filmu. A więc dzięki modyfikacji będziemy mogli amputować różne części ciała takim mobom jak na przykład zombie pigmeny, zwykłe zombiaki oraz szkielety. Otóż teraz podczas walki z takim mobem będziemy mogli właśnie ucinać na przykład mu ręce. Dodatkowo jest tutaj tak jakby wgrany mod Blood Mod, chociaż działa troszeczkę inaczej, no to widzicie sami, że tutaj również jeśli amputowaliśmy danemu mobowi na przykład rękę, no to lata dookoła tutaj krew. Możemy również na przykład odciąć mu głowę. To jest trochę trudniejsze, ale jeśli trafimy właśnie w takiego na przykład pigmen zombiego w głowę, no to jak widzicie ucina mu tą głowę i po jakimś czasie ginie, ponieważ krwawi w tak bardzo, że mu po prostu braknie krwi i ginie. Tak więc jeśli walczycie z mobami, możecie celować mu prosto w głowę, tak w nos mniej więcej, troszeczkę nad nosem możecie, o, tutaj gdzieś, o widzicie, uciąłem mu głowę i teraz za chwilę powinien zginąć. Pyk, zginął. Działa to również na zwykłych zombiakach, tak więc jeśli walczycie ze zwykłymi zombie, będziecie mogli przycelować mu tak mniej więcej w nos. No nie zawsze to się udaje, ale będziecie nawet przypadkowo nieraz trafiać, no i będziecie widzieli, że to nie jest takie trudne. Jeśli chcecie mu amputować rękę, no to trafiacie tak mniej więcej w jego ramię, czyli na przykład tutaj w ten taki kwadracik niebieski. Widzicie, ja tu akurat idealnie trafiłem, no i amputowałem mu rękę. Teraz naprawdę moim zdaniem Minecraft wygląda dużo bardziej realistycznie i ciekawiej, jest to takie pewne urozmaicenie do naszej gry, moim zdaniem takie pozytywne i naprawdę polecam wam, żebyście sobie taką modyfikację zainstalowali. Kolejnym mobem, na którym możemy właśnie tą modyfikację użyć, jest szkielet. Możemy również takiemu szkieletowi urwać rękę, wtedy nie będzie już miał w ręku łuku. Akurat powiem wam, że szkieleta jest najciężej trafić w taką część ciała, która by mu odpadła. O, akurat widzicie, udało mi się trafić w rękę i może jeszcze uda mi się w drugą, chociaż tak jak już mówiłem, nie jest to takie proste. No widzicie, akurat mi się nie udało. Ale również takiemu szkieletowi możemy na przykład zniszczyć głowę. O, widzicie, akurat tutaj jego głowa wypadła i sami widzieliście, że jest naprawdę ciekawa animacja, jeśli ta głowa sobie leci, ponieważ się tak kręci, no i spada, po jakimś czasie znika. Jak pewnie zauważyliście również, jeśli zabijemy szkieleta, znaczy bijemy szkieleta i jakaś część ciała mu odpada, no to oczywiście nie leci z niego krew, bo jakby mogła lecieć krew ze szkieleta. No i tak właśnie działa ten mob, widzicie, szkielet za chwilę umrze. Moim zdaniem jest to ciekawa modyfikacja i bardzo serdecznie wam ją polecam. Tak więc na ten odcinek to by było na tyle, myślę, że wam się spodobał, jeśli tak oczywiście kliknijcie kciuka w górę i napiszcie jakiś miły komentarz. Tak więc żegnam się z wami, dzięki, cześć i na razie.